Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czeko. Zaprezentuję wam dzisiaj nowy skin do Fenrora, który jest dostępny z nowej skrzynki, która wyszła w tym patchu, nazywa się Ragnarok. I skin, i skrzynka. Jest dostępny chyba za 200 gemów, macie tam 50 na 55%, macie tam, no w sensie 1 do 55, że traficie go do skrzynki, bo 55 itemów jest w skrzynce. No i jeszcze tego skina nie widziałem w akcji, widzę, że ma bardzo fajne te animacje, że zmienione kolorki animacji bazowych i ma inny skok? Nie, ten sam ma. W menu tak fajnie skakał, to myślę, że będzie miał inny skok. Także gram sobie nim of course na dżungli, mamy na solo tego nowego Xian coś tam. No bijże frajerze, proszę. Nie wiem, co mu się to działo. Jakiegoś laga miał, czy co? Na solo będzie grał ten nowy bóg. Widziałem w sumie, że on gra na solo, ale on nie ma clearu strasznie. On ma strasznie słaby clear, także wątpię, żeby coś mu się udało tam. Na tym solo, kiedy jego... A chociaż jego przeciwnikiem będzie Loki, także w early powinien gościć, gorzej będzie później. Landcampy. No tam już Bellona jest, widzę. No ale to Bellona, oni szybko robią te. Bo ona ma szybki clear bardzo. Chciałem na nią wziąć. Nie, Loki jest na dżungli, o lusy. Ja pierdolę, nie wierzę. Takie dwa lowy zdupcyły, nie? Wojspak ma oczywiście zmieniony. Jak wyglądają ten skillet? Jak trójka wygląda? Nie przyglądałem się jeszcze. Wow, jakie fajne! Fajne się na ziemi takie robią. Loki jest na dżungli, lulsy. Myślałem, że Bellona będzie. Wezmę troszkę z wave'a z mida, aby dostać expa troszkę więcej. O, Loki tu jest już. A, rzucił tylko decoy, okej, spoko. Wybitny decoy. Teraz nie ma. Yes. Wojspak oczywiście też zmieniony, nie wiem czy już wspominałem. Ale uciekli na takim low, nie? Jak ja bym trafił trójką tego Agniego, a nie Lokiego, to byłby first blood. Już zginął? Aha, super, już Xian zginął. Uf, na Bellona gram, to nic dziwnego. Xing. Xian. Xing Tian. Ja pierdziałem. Ulsy te nazwy, dobra. Tu widzę, że Nox rotatuje na backcampy, także spoko. Dobra. Cofam po drugą część tego transa. Czy ja chcę teraz wziąć Gisa, czy nie? Jeszcze się powstrzymam z aktywką. Myślę, że wezmę Bitsa tak czy tak, bo mają duże CC. Loki, Agni stun, tu ma stun, ta stun. To wezmę na bank Bitsa. No. Nie wiem, gdzie mam teraz iść. No, ta meta jest taka dziwna na tej dżungli, że po prostu trzeba, że musisz ten... dzielić się expem z teamem. Loki ma czwarty, jak wygląda farma? Jestem bardzo mało do przodu. Ale jestem. Backcampy zaraz staną po prawej. O, ładnie, ładnie, ładnie. Wrecked. O, oh, they got so wrecked, my friend. Że spoko. Ten buff po lewej tam nie powinien... A już stał, dobra, to idziemy tam. Tak to jest dobrze mieć Aresa w early. Jestem ciekaw, co ten gościu maksuje, czy jedynkę, czy dwójkę. Na solo się w sumie powinno maksować jedynkę, mi się zdaje, bo ma bo najłatwiejszy clear jest, nie? Ale... jedynka ma strasznie mały damage. Ten gościu ma potencjał, jeśli chodzi o iście w AP. Iście, tak się mówi? Nie wiem. Ale...
Na pewno nie na solo, mi się zdaje. Pójdę z połowa na mida, żeby dostać ekspa. Odyn ma 3 level, także bardzo dobrze jest. Jest coś tam do tyłu. Wszystko. Mogę iść, dostanę ekspa, tak czy tak. Mam nadzieję, że ten mikap jeszcze stoi. Stoi, super. Oho. Mambo Rambo, jak nick. No, to chyba się szykuje surat ten. Nie mam na to wpływu, sorry. Wiem, że nie lubicie 10-minutowych odcinków, no ale co ja poradzę, że te konkursy są tak jednostronne ostatnio cały czas. O kurwa, jeb! Nara! Nara! Jeźdźcie, to mojego ultimate. Tyle. Mogę w sumie ją przenieść. Pierwsze, mogę ją zeskrusnować, ulitować i dopiero potem trójka. Moonlight Invicta! O, Agni, 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 mój drogi kolego, giniesz właśnie. Nara szpara! Nara szpara! Enemy missing right! W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym ten nagrywał tego nowego boga, bo ja go mogę w sumie nagrać, bo można mi się zdaje nim iść na dżunglę. A jakbym miał nim grać na... Na przykład pytaliście, czemu nie było Capri, czemu nie ma Capriego, no bo Capri jest takim tankiem, którym trzeba iść na supporta, bo nie da się nim żadnej innej roli zagrać, a mi się nie chce grać supportów. Dlatego go nie było. A tym Xingiem, całym Tianem, można mi się zdaje iść na dżunglę i to całkiem fajnie, tak jak Kabrakanem. Miejmy sobie solo wave'a. O, tu zginął nasz kolega wojskowy. No to co pajacujesz? Co pajacujesz, Franco? Co pajacujesz? Ej, ty bolisz mnie, koleżanko. Nara, idę stąd. Tajbujesz mnie? Tajbujesz mnie? You wanna fight me? Wanna fight me, bitch? Wanna fight me, bitch? I don't think so, my man. Baitnę ją, patrzcie. Wrócił, dobra, fajnie. On my way! Kto jest nick na dżungli? Aha, Loki. Loki ma 7 level. I jest. No, znacznie troszkę więcej golda nad nim jestem. Czemu on tak zaczyna dziwnie? Lulsy. Loki na dżungli według mnie w tej mecie nie istnieje. Zrobił, nie zastanowałem go, tak? Myślałem, że go zastanuję, jakbym go zastanował, to bym go zabił tam, ale nie doskoczyłem. Kurwa, co ten ares? Aż mi normalnie stulejka. Mam 4 fizykali, będzie łatwiej w lejcie się zrobić pod nich. Czy na bank chcę iść po Mystical Mail w tej grze? Ja idę na duo zgankować, bo na duo widzę potencjał do fragów, bo patrzcie, Odyn ma 3 die level, on chyba awczy. Nie jest tam, na prawej, dobra, idę tam. Przejdę tamtędy, żeby ominąć potencjalne wardy. Także przejdę tędy i jeszcze sprawdzę sobie, czy mam midcampa. Czy jest midcamp, czy nie ma? Nie ma go. Także chczu. Przejdę sobie tędy. Chociaż prawdopodobnie wardy, to jakby mieli wardy, to by już mnie zobaczyli. An ally is ready.
Rembitsa. Pani spanikowałem. Dzwony hype! Nie muszę teraz hejnał będzie. O kurwa, hejnał będzie. Dobra, ja może zamknę. No jeszcze drugie trzeba zamknąć, ale mi się nie chce wstawać. Bo muszę zrobić buffa. Oj, co ja zrobię? Cześć kolego. Macie tam ten... takie... macie muzykę w backgroundzie. Mam nadzieję, że YouTube mnie posądzi o prawa autorskie. Bo jak nie, to... bo jak tak, to pójdę do proboszcza! Serio? No cóż, co ja poradzę, moi drodzy. Kolejny 10-minutowy odcinek, ale... ale no co zrobisz? No nie mam na to wpływu, cipki się poddały, bo ten Oden u nich wyszedł, także... to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrał tego Xintianga całego nowego i jeśli będziecie chcieli, to powinien się on pojawić. Do zobaczenia, trzymajcie się, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, play. Szczała.